Proszę Państwa, we wtorek w World Trade Center na Manhattanie odbyła się promocja Muzeum Żydów Polskich, które powstanie już w przyszłym roku w Warszawie na terenie byłego getta. Inicjatorem powstania tego muzeum był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a na promocję tego muzeum przybył między innymi z Polski minister kultury i sztuki pan Bogdan Zdrojewski, z którym miałem okazję porozmawiać. Oto materiał z tego wydarzenia. Polska przez kilkaset lat była wielokulturową mozaiką, domem dla największej diaspory żydowskiej na świecie. Jednak po II wojnie światowej w historii polskich Żydów powstało głębokie pęknięcie. Luka w przestrzeni i pamięci wołająca o działanie. To muzeum będzie również promocją Polski. Zdecydowanie tak. Według mojej oceny właśnie fakt narodowego charakteru muzeum, właśnie fakt budowania tego obiektu w takiej współpracy z partnerami prywatnymi buduje także przekaz, który powinien być dla nas bardzo silnym przekazem na zewnątrz. Auschwitz-Birkenau to jest muzeum pokazujące zbrodnie nazizmu. Wielokrotnie to podkreślamy i też staramy się, aby nie popełniać błędów, mówiąc o obozach śmierci na terenie państwa polskiego, ale obozy śmierci nie są obozami polskimi. To muzeum, Muzeum Żydów Polskich, będzie polskim muzeum. Będzie odpowiedzią także na określone zapotrzebowanie. Będziemy dowodzić także niedowiarkom, że potrafimy zrobić instytucję wielką, jeżeli chodzi o jakość, ale też wielką, jeżeli chodzi o przesłanie. W 2005 roku idea muzeum zaczęła się urzeczywistniać. I nie była to wizja Muzeum Zagłady, lecz Muzeum Życia, opowiadającego o życiu polskich Żydów na przestrzeni tysiąca lat, od średniowiecza do dziś. Skąd pomysł, żeby promować Muzeum Żydów Polskich w Nowym Jorku? Przede wszystkim musimy pamiętać, że właśnie w Nowym Jorku jest największa grupa prywatnych donatorów, prywatnych sponsorów, którzy wyłożyli prawie 3/4 środków finansowych na ekspozycję, na wystawę stałą. Jesteśmy też w nie byle jakim punkcie, w ważnym miejscu. Jesteśmy w obszarze Ground Zero, miejsca gigantycznej tragedii, wielkiego dramatu, które ma charakter symboliczny i w związku z tym ten przekaz związany z tą instytucją według mojej oceny jest dużo silniejszy. Międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt muzeum spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano 250 projektów z 36 krajów. Wygrało fińskie biuro architektoniczne Lahdelma and Mahlamaki Architects. To jest część polskiej historii, żydowskiej historii. To jest ostatnie 1000 lat naszego współistnienia. Budowa ruszyła w 2009 roku w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy, dawniej zamieszkałym przez żydowską społeczność, tuż obok pomnika bohaterów getta. Historia Polski, Polaków i Żydów jest historią światową. Oczywiście, że Warszawa jest takim miejscem najbardziej symbolicznym, ale dzisiaj świat jest globalny. Dzisiaj gospodarka dzieje się na całej planecie, a Nowy Jork na pewno, obok Londynu czy Hongkongu, to są stolice świata. I jeżeli nie będziemy obecni w tych stolicach świata, to nas nikt nie zauważy. Sercem muzeum będzie multimedialna wystawa główna, która pokaże życie polskich Żydów na przestrzeni wieków. Na 16 tysiącach metrów kwadratowych znajdą się również wystawy czasowe, sale zajęciowe i konferencyjne, przestrzeń dla dzieci, biblioteka i centrum informacji. Nowoczesne audytorium mieszczące 450 gości zaprosi na spektakle teatralne, koncerty, dyskusje i konferencje. Jednym z inicjatorów powstania tego muzeum był prezydent Lech Kaczyński. Podkreśliłem to kilkakrotnie dzisiaj w wywiadach, że trzeba pamiętać, że to Lech Kaczyński zbudował tą zgodę wobec realizacji tego projektu. Był jednym z tych, którzy poparli ideę najszybciej. Był także osobą, takim dobrym duchem tych pierwszych kroków czynionych na rzecz tej instytucji. Mamy Muzeum Holokaustu w Polsce, w granicach państwa polskiego, Auschwitz-Birkenau, muzeum, za które odpowiada także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ja osobiście myślę, że większość Polaków nie chciałoby, aby wizyta w Polsce gości zagranicznych, bardzo różnych,
związanych czy zainteresowanych historią, także tą dramatyczną, wyjeżdżała z Polski tylko z tym jednym wrażeniem, tym wrażeniem przygnębiającym związanym z wizytą w Auschwitz-Birkenau. Trzeba pamiętać, że te 1000 lat historii to jest, jak pan powiedział, także czas symbiozy, współistnienia, współżycia, budowania dorobku tego aglomeracyjnego, budowania dorobku wspólnego, kulturowego, politycznego, gospodarczego i chcemy to pokazać. Chcemy pokazać, że w obszarze państwa polskiego przez 1000 lat żyły dwa narody, współuczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i to takiej klasy i takiej skali, o której powinien wiedzieć także świat. Muzeum Historii Żydów Polskich będzie tętniącym życiem Centrum Edukacji i Kultury. Wyznaczy nowe standardy obcowania z historią. Będzie miejscem otwartym na dialog, różnorodność poglądów i zwiedzających. Muzeum ważnym dla Polaków i gości z zagranicy. Swoją działalność programową w nowej siedzibie muzeum rozpocznie już na początku 2013 roku.